Ludzie od zawsze żartowali z wyglądu Donalda Trumpa, jego pomarańczowa palenizna, oczywiście z wyłączeniem oczodołów, jego mimika, gestykulacja, czy ostatecznie jego tupecik strzeżony pilną tajemnicą niczym panierka KFC. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was 10 nieprawdopodobnych sobowtórów Donalda Trumpa. Numer 10 Pamiętacie Biffa Tanena, czarny charakter z powrotu do przyszłości 2? Otóż 21 października 2015 roku, czyli w dniu, w którym Marty McFly i doktorek udali się do przyszłości, scenarzysta Bob Gale wyjawił tajemnicę, że postać ta wzorowana była tak naprawdę na Donaldzie Trumpie. Wystarczy spojrzeć na jego kasyno, scenę przy portrecie, czy to, że również został prezydentem. Numer 9 Ten gatunek kanarka prawdopodobnie bardzo zyskał na wartości od czasu, kiedy dostrzeżono jego podobieństwo do Donalda Trumpa. Tylko zwróćcie uwagę na jego majestatyczny prezydencki tupecik. Wygląda mega słodko, a zarazem poważnie, jakbym myślał właśnie o jakiejś reformie. Numer 8. Temu zdjęciu Donalda Trumpa z przeszczepionymi włosami oberwało się chyba najbardziej. Jego uciekająca na wietrze grzywka porównywana była często do kolby kukurydzy, kiełków ziemniaka, końskiej kity, a nawet podpaski higienicznej. I jak tu traktować go poważnie? Numer 7. Gąsienica ćmy flanelowej, żyjąca w lasach tropikalnych Amazonii, to gąsienica, którą od pewnego czasu przyrodnicy lubią nazywać peruką Donalda Trumpa lub po prostu Trumpenicą. Posiada ona pomarańczowe, puszyste kępki, które do złudzenia przypominają charakterystyczną grzywkę prezydenta elekta. Numer 6 ten złoty barzant imieniem czerwoniutki podbił internet w mgnieniu oka, a to z powodu swoich żółtych piór na głowie, które według wielu czynią go bardzo podobnym do Donalda Trumpa. Ten pięcioletni ptak przebywa obecnie w jednym z chińskich ogrodów zoologicznych i przyciąga dziesiątki jak nie setki turystów każdego dnia. Numer 5 to uczucie, kiedy wstajecie rano, otwieracie swoje dopiero co kupione wegańskie masło, oczywiście z naciskiem na wegańskie, bo co to za weganizm, jeśli nie będziemy o tym mówić, a to wygląda jakby chciało zbudować największy mur na granicy z Meksykiem. Nawiązując do popularnego hasła Donalda Trumpa, aż chce się zażartować: Uczyńmy Amerykę znowu smaczną. Numer 4. Nawet w świecie Pokémonów znalazło się miejsce dla Donalda Trumpa. Nintendo przedstawiło go dopiero w połowie zeszłego roku, więc nie chce mi się wierzyć, że nie zrobili tego specjalnie. Futro na brzuchu, w kształcie rozpiętej marynarki, ręce zaplecione na plecach w stylu starych prezesów, no i ta czupryna. Nadal myślicie, że to przypadek? Numer 3. W grudniu zeszłego roku, przed wejściem do chińskiego centrum handlowego w Tajen, postawiono olbrzymią statuę kurczaka, która zwiastować miała nadchodzący chiński rok koguta. Projektant nie ukrywa, że wzorował się na fryzurze i gestach Donalda Trumpa. Niektóre sklepy w centrum zaczęły sprzedawać nawet jego miniaturowe repliki. Numer 2. Podobno kucharz, który przygotował to sushi, wyleciał z pracy za skrajny nacjonalizm i pro propagandę. Oczywiście żartuję, ale tylko spójrzcie, jak bardzo to idealnie wymodelowane sushi przypomina amerykańskiego prezydenta. Palce lizać czy prędzej żygać? Zagłosujcie. Numer 1. Nawet ciasta czasami upodobniają się do Donalda Trumpa. Nic dziwnego, w końcu jego opalenizna to kolor idealnego wypieku. To ciasto wydaje się jednak bardzo smutne. Ciekawe dlaczego. Ok, i tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, ja Was zapraszam do poprzednich, m.in. 10 zdjęć, które dowodzą, że program 500 to stan umysłu. Tradycyjnie nowych widzów zapraszam też na inne kanały, które prowadzę na YouTube, a ja się z Wami żegnam, do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć!